Witajcie serdecznie, z tej strony Astrea. W dzisiejszym odcinku z cyklu książki Baldur's Gate 3 będziemy mieć kolejną już książkę o wiedźmach. Bliskie spotkania ze złem o wiedźmach. Jeden z tomów z cyklu poświęconego najgroźniejszym stworzeniom Faerûnu, traktujący o wiedźmach. Jedno z najpopularniejszych dzieł Sota. Zobaczmy w środku, co jest. Fragment dzieła Bliskie spotkania ze złem o wiedźmach autorstwa Elizabeth M. Sott. Minęło aż nazbyt wiele czasu, drogi czytelniku, od naszego ostatniego spotkania. Żałuję, że to nie za sprawą mych rozlicznych i dalekich podróży oraz gromadzenia rad i sztuczek, jak zatriumfować nad złem. Niestety nie to jest przyczyną. Albowiem padłam ofiarą zielonej wiedźmy. Bez obaw, jestem cała i zdrowa, jednak dwa ostatnie lata spędziłam w jej służbie. Pewnego dnia podzielę się tym, co spotkało mnie w tamtej ciemnicy. Ale nie dziś. Dzisiaj przybywam do ciebie z ostrzeżeniem. Omawialiśmy już wiedźmy, czy to nocne, czy zielone, czy morskie, oraz że nie należy z nimi igrać. Jednak pomimo wszystkich mych badań nie rozumiałam tak naprawdę, co oznacza spotkanie z jedną z nich. Te nikczemne stwory polegają na magii, podstępie, iluzji, a nawet szantażu, by wciągnąć ofiary w swą matnię. Wiedziałam to. Powtarzałam ci to wielokrotnie, drogi czytelniku. Jednak nie zdawałam sobie sprawy, jakim dysponują czarem, jakim urokiem. Nie wiedziałam, że przyjdzie mi wiedźmę pokochać, że będę pragnąć z całej duszy ją zadowolić. Wodziła mnie za nos i kusiła spełnieniem najskrytszych marzeń. Miałam się za sprytną. Sądziłam, że ją przechytrzę. Kiedyś poradziłam sobie z glabrezu, jakże miałabym ulec zielonej wiedźmie. A ona pozwoliła mi w to wierzyć, aż zatrzasnęła swą pułapkę. Wiedźmy rozkoszują się cierpieniem i chełpią się wymyślaniem nowych pomysłowych sposobów dręczenia swoich podopiecznych. I choć zdołałam uciec, ani na moment nie przestaję drżeć na myśl, że albo ona, albo jedna z jej sióstr po mnie przyjdą. Albowiem sabat wiedźm nie wybacza nawet najmniejszych uchybień. A zatem unieważniam poprzednie rady dotyczące radzenia sobie z wiedźmami, wszystkie sugestie sprytnych sformułowań i podstępów. Zamiast tego oferuję jedyne słowo na wypadek napotkania wiedźmy. Uciekaj i módl się, by nie podążyła twoim śladem. No to wiecie, jak spotkacie wiedźmę, to uciekajcie, nie? Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym filmiku.